Cześć, witam was serdecznie. E, mamy piątek przed weekendem. Ja jestem lekko chory. To słychać chyba, e, jak mówię przez noc, no, ale niestety mega arcyważny dzisiaj materiał, czyli jak wygrałem walkę ze złodziejem kryptowalut. Moi drodzy, ten odcinek będzie długi, ale aczkolwiek jeżeli ktoś chce ustrzec się przed utratą swoich pieniędzy w świecie kryptowalut, ja wiem, że są tu cwaniacy. Będą tu najmądrzejsi ludzie świata. Będą tu ludzie, którzy powiedzą, że e, ja jestem po prostu ciulem, matołem e, i innym gościem, który dał się zrobić e, w chuja przysłowiowego. No to pokazuję Wam e, artykuły, które widnieją, jeżeli wpisujemy w Google, e, jakie mamy e, styczności z ze złodziejami kryptowalut. Moi drodzy, to jest tylko i wyłącznie wycinek z polskiego tutaj e, podwórka. Chciałbym również wam powiedzieć, że wiele osób i znam je, i piszą do mnie na Discordzie, i piszą do mnie maile, i naprawdę wiele, wiele, wiele osób zostało już okradzionych z kryptowalut. Mało tego, przecież mieliśmy zrzutki na różnych kanałach, na, na ludzi, którzy zostali okradzeni. Nie pamiętam ich imion, nie pamiętam ich nazwisk, aczkolwiek te rzeczy dzieją się i będą się działy w świecie kryptowalut. Tylko, moi drodzy, nikt tak naprawdę, ze światu mainstreamu, ze, światu, ze świata medialnego nie mówi o tym. Bo wstydem jest powiedzieć, że popełniło się błąd, bo wstydem jest się przyznać do tego, że straciło się pieniądze i wstydem jest to, żeby powiedzieć, że zrobione zostały się w chuja. Tak można po prostu wulgarnie powiedzieć. Aczkolwiek ja na tym kanale mówię zawsze prawdę i nawet jeżeli spotkało to mnie. Jestem w stanie się tego przyznać i ustrzec was, moich widzów, przed tym, jak nie zostać okradzionym z kryptowalut. Odcinek, o którym prosili moi widzowie, i który miałem bardzo dawno już nagrać, bo porozmawiać na ten temat. Temat nie za bardzo popularny w świecie kryptowalut, bo tutaj, moi drodzy, liczy się tylko zarobek. Liczy się jak kogoś zrobić w hażby. Eee, zarobić, jak przechytrzyć kogoś innego, jak znaleźć złotą perełkę i tak dalej i tak dalej, same te przymiotniki naj, 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 naj żeby być super bogatym i jeździć Lambu. no niestety tylko nie mówi się, że ileś set ludzi traci swoje pieniądze bezpowrotnie i nigdy już ich nie odzyska i moi drodzy, było kilkanaście filmów na YouTubie, jak ludzie płaczą i tracą grube Grube, grube tysiące, albo i nawet miliony. I można być tutaj mistrzem świata. I prosty przykład, moi drodzy. To, że ktoś kogoś ukrada, to nie znaczy, że ktoś jest lewarem, ciulem, matołem i osłem, bo mamy najcudowniejsze projekty kryptowalutowe, które są okradane. I mówi się tutaj, w cudzysłowie, okrad je haker. <laughs> no i powiem Wam, że to jest śmieszne. Okradnie człowiek, który znajduje wewnętrzne wejście lub furtkę, który oczywiście się na tym zna. I ludzie, którzy nas okradają, ludzie tacy zwykli po prostu, nie hakerzy żadni, ludzie po prostu, którzy mają a, pewien sposób na to, jak wyudzić pewne dane od nas, albo jak wprowadzić nas w błąd, poprzez a, pewne nakierowanie, poprzez pewne rzeczy, właśnie tak zarabiają swoje pieniądze. I to jest normalność w świecie kryptowalut. Tak jak ktoś zarabia, tak ktoś zostaje oszukany. Ja chciałem Wam przy, e, dzisiaj podać przykład prosty, e, jak ja zostałem oszukany i jak ja zostałem zrobiony w ha. E, pewnie dla niektórych wyna, wyna, wy, 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 będzie wydawało się to banalne. Aczkolwiek e, ten przykład pokazuje, że Ludzie, którzy zajmują się oszustwem kryptowalutowym, cały czas ewoluują. To nie jest tak, że oni cały czas stosują jedną sztuczkę, to nie jest tak, że oni zajmują się tylko jednym schematem. Nie, oni codziennie mają nowy sposób na to, żeby kogoś oszukać. Ale przejdźmy do tematu, bo myślę, że jest on bardzo ciekawy, i później jeszcze porozmawiamy sobie o kilku innych rzeczach, przed którymi trzeba się ustrzec. Moi drodzy. Tak jak to na moim kanale, ja opowiadam o wielu nowo powstających blockchainach, o farmach, o DeFi, o najróżniejszych rzeczach, o rzeczach i każdy z nas chciałby zarabiać grube pieniądze i włożyć tam pieniądze, gdzie zwrot jest szybki i olbrzymi. A nawet jak nie jest olbrzymi, to daje pewien zasób pieniędzy przez pewien okres. No i ja sobie znalazłem moi drodzy taką aplikację, która powstała na blockchainie Ada Cardano. No głośny przecież tutaj. Teraz projekt. No i miałem tego Cardano trochę na swoim koncie. Nie wszystko, całe szczęście, bo mam i na innych też farmach Cardano obstawione, ale miałem 200 coś dolarów i mówię sobie: wypróbuję sobie nową, nowy pro, projekt, nową aplikację. Tutaj na telefonie była, można ją otworzyć. Nazywała się MinSwap. MinSwap. No, i zerknąłem sobie rzeczywiście. Jest tam możliwość farmienia Cardano. Na naszym Discordzie jest taka grupa i są pewnie ludzie, którzy założyli pewną tutaj można ekipę, która zajmuje się właśnie stajko, stakowaniem Ada. No i tam dostawało się jakieś tam procenty. Nie wiem, 5, 6, gdzie indziej dostawało się 8, 10, a na nim słab było 150 czy 160 nawet procent w parze LPK, nim Ada. Więc mówię dlaczego nie skorzystać. Przecież dobra okazja, wszystko działa. Swoje pieniądze miałem na portfelu. Oczywiście, najpierw sprawdziłem nim swap na, te, na Twitterze: wszystko działa. Są obserwujący rzeczywiście. Jest nawet artykuł w, w Chromie o tym, o tym, że ta aplikacja zdobywała olbrzymią ilość uczestników, że zwiększa się TWL. No, wszystko jest ok, wspaniale, fantastycznie. To więc mówię, wyślę moje pieniążki tam do, tej, do tego projektu. No i rzeczywiście na początek sprawdziłem to. Wysłałem 10 ADA. Czy pieniądze przejdą, czy, czy wszystko działa? Pieniądze przeszły, nawet długo to nie trwało około 5 czy 10 minut a więc mówię, no, wszystko jest grane, ok. Wysłałem całą ilość tych pieniędzy, czyli ponad 200 dolarów w wadzie. Na tym portfelu. Oczywiście, wcześniej zapisałem sobie 24 słowa kluczowe. Na tym portfelu zrobiłem swap, tak, zamieniłem połowę Ady na połowę nim. No i stworzyłem parę LP. No i chciałem postawić tą parę LP do na, tym, na, tym, na tej farmie LP, na tej farmie Adanim. No i po czym wszystko odbyło się zgodnie z planem i biorę stay i niestety nie działa. No, myślałem na początku, że jest to problem po prostu jakiś, który gdzieś wystąpił w czasie tej wymiany czy w czasie tworzenia LPK. Rozbiłem tą parę, znowu ponownie zrobiłem tą parę. No, wszystko działa. Wszedłem na stronę na Twitterze, na stronę projektu. Okazało się, że jest jakaś luka i jest 50-godzinna konserwacja projektu i są jakieś problemy i trudności. Po czym napisałem do tego projektu na Twitterze, że rzeczywiście u mnie jest projekt, jest problem z obstawieniem pary na farmie? No, otrzymałem odpowiedź: że no OK, rozumiemy, przepraszamy się za niedogodność, postaramy rozwiązać się twój problem. Mówię, a ekstra fajnie, szybko dostałem tą odpowiedź. Po jakichś dwóch godzinach. Dostaję wiadomość na Twitterze e, i piszę nim, swap support. Tak? No to mówię, e, no to idę w dobrym kierunku, no bo przecież nim, swap support, e, pomoże mi rozwiązać problem. No, napisałem znowu, oczywiście musiałem używać transla, translatora, bo nie, dobrze, e, nie za dobrze operuję angielskim, a więc chciałem, żeby było wszystko godnie e, przedstawione. Zajmowało to mi trochę czasu, no ale w końcu doszliśmy do porozumienia i zaproponowano mi znaczy poinformowano mnie, że mój portfel nie jest jako walidator w tej sieci, nie jest połączony z odpowiednim portfelem i nie mogę tego zastejkować ani odesłać swoich pieniędzy. Z początku nie potrafiłem tego zrozumieć, moi drodzy, dlaczego nie jest, jestem walidatorem i dlaczego nie jestem połączony z siecią, skoro dokonałem pewnych czynności i portfel normalnie funkcjonuje na telefonie. Problem rozwiązał się dopiero i zrozumiałem to, kiedy pojawił się człowiek, który miał zamiar właśnie mnie oszukać. Zaproponował on mi że żeby zostać tym walidatorem i żeby portfel mógł połączyć się z siecią Cardano potrzebuje jakby uwierzytelnić swój portfel poprzez wygenerowanie kodu QR. Ten kod QR pozwoli im na zweryfikowanie mojego portfela, no i na wprowadzenie płynności, znaczy na połączeniu i włączeniu je do sieci jako walidatora, do, do sieci jako mainnetu. Więc nikt nigdzie nie mówił o podawaniu e, fraz, nikt nic, o, nigdzie mi nie mówił o podawaniu jakichś rzeczy komuś, wysłaniu i tak dalej. Dostałem link do mm, strony otwieranej przez Google i powiem Wam, że pierwszego dnia, kiedy to robiłem, e, dostałem informację od razu e, od Google, że strona wyłudza dane. Więc napisałem do tego e, pana, do tego mynet i on się e, wtedy mm, powiedział, że to jest niemożliwe, że e, my jesteśmy po prostu supportem. E, to wszystko jest bezpieczne, e, jest jakieś przekłamanie, e, i tak dalej. No i w te, tego dnia odpuściłem. E, na drugi dzień znowu. Odezwał się do mnie inny ktoś, po prostu bo napisałem, czy problem został rozwiązany już. E, odezwał się znowu inny gość. Powiedział: Nie, słuchaj, czy zrobiłeś tą czynność, którą e, zwalidatowała? Te, czy byłeś już walidatorem i uwierzytelniłeś swój portfel? Powiedziałem, że nie. No i wtedy on znowu przysłał mi linka i okazało się, że ten link otwiera od razu. Nie ma już tej, tego komunikatu ze strony Google, że jest to wyłudzenie moich danych personalnych, otworzył normalnie mi e, stronę. Ja to wykasowałem wszystko i nie, nie chciałem tego trzymać na swoim e, tutaj telefonie. Wykasowałem to wszystko. Otworzyło mi stronę, gdzie jest rzeczywiście, jest to strona Google, uwierzytelnienie portfela e, i jest, e, moja dro, moi drodzy, kilka opcji. Uwierzytelnienie portfela, walidator portfela i, i jeszcze trzecia opcja jakaś inna która mówi o tym. O tym. tym o tym uwierzytelnieniu. I chciałbym wam to pokazać. Nie wiem, czy to znajdę. Może na sam koniec, jak już skończę, pokażę Wam na Twitterze. Wydawało mi się to normalne, dlatego że większość rzeczy, które otrzymujemy, otrzymujemy albo na skrzynkę pocztową, albo dostajemy to w Telegramie, albo dostajemy to w jakiś inny sposób. A nigdy nie dostawałem tego przez Twittera. Przez Twittera, gdzie zgłosiłem swój problem na stronie projektu, który tam funkcjonuje. Nie na stronie jakiejś fejkowej nie na stronie podstawionej i znalezionej w chromie, nie na stronie znalezionej gdzieś indziej, tylko po prostu normalnie na stronie Twittera. Ale tam już były takie problemy wielu ludzi, że po prostu narobiło się wiele oszustów i wielu skórwy synów, którzy chcieli to wykorzystać. W międzyczasie, kiedy mm, dzień wcześniej nie, nie, nie wystraszyłem się tego, rozbiłem moją parę <coughs> Adamin, ale niestety problemy jakie były na tym majnecie nie przekształciły mi całej Ady tej pary, na, nie rozbiło mi na Ady i na Min, tylko zamieniło mi wszystko to na nim i nie miałem <coughs> w ogóle. Tokenów ADA. No i po tym, jak ten facet mi ten link, otworzyłem, rzeczywiście jest strona, jest uwierzytelnienie, było wymienione ileś portfeli. Nie wiem, 30-40 portfeli. Normalnie strona w Google Chrome funkcjonująca, później okazało się, że jest to strona do połączenia i uwierzytelnienia dla nas, dla osobistych, prywatnych rzeczy. Nie dla kogoś. Więc uwierzytelniłem ten portfel. Żeby go uwierzytelnić, wkleić trzeba było 24 frazy. Ale to u mnie na moim telefonie robię. Ten facet nie miał w ogóle połączenia z tym. Wkleiłem te 24 frazy. No, pojawił się kod QR uwierzytelniający mój portfel, który zapewniał połączenie tego mojego Minswapa z portfelem e, chyba e, Nami. Tak, portfelem Nami bo miałem wybrać portfel Nami, żeby go uwierzytelnić, żeby on działał w sieci Cardano. No to ten kod QR zrzuciłem no i wkleiłem do supportu, nim, supportu Minswap, po czym dostałem odpowiedź od niego, oczywiście zajmuję się twoim portfelem, czekaj cierpliwie, aż dokonamy tego połączenia. I na końcu napisał coś, coś tam, trzymaj się kumplu, czy coś takiego. Więc to mnie od razu gdzieś e, pobudziła. U mnie się czerwona lampka mówi: jak może saport napisać, trzymaj się kumplu, czy. No, było coś w tym rodzaju, tak? Po angielsku. Przepraszam, po angielsku było coś napisane. E, no, saport nigdy by tak nie napisał. No i od razu zapaliła się u mnie lampka. Mówię: o kurwa. Chyba zostałem oszukiwany. Pobiegłem szybko do komputera, moi drodzy. Natychmiastowo otworzyłem komputer, połączyłem, włączyłem ten NimSłab na komputerze i wtedy olśniło mnie, że uwierzytelniłem mój portfel, podając kod QR do połączenia do portfela NIM, na nimie, na chromie. Zerknąłem, wtedy musiałem wpisać, otworzyłem portfel NIM jeszcze raz wpisałem te 24 kluczowe słowa, no bo nie miałem tego kodu QR, jak zeskanować na. Zresztą nie pomyślałem się, bo byłem tak spanikowany, że wbiłem te 24 słowa na nimie, otworzyłem i nagle otworzył się mój portfel na nimie. Patrzę, no kurwa mam wypłacone, a miałem tam tylko całe szczęście 8 Ada, a ta para. ADA nim jest zgłoszona do rozbicia i czeka gdzieś w kolejce. Ten pacan, kurwa, całe szczęście, który to zrobił, wypłacił te 8 ADA, nie rozbijając wcześniej tej pary. Nie wiem, e, był może e, trochę, kurwa, trafiłem na takiego idiotę i całe szczęście, że tak było, że nie rozbił tej pary i nie wymienił wszystkich tokenów i wypłacił. A więc ja szybko e, z Binance'a przelałem znowu tokeny ADA. Anulowałem tą parę, bo wtedy ta para, ona czekała w jakiejś kolejce, no mówię, tam były cały czas problemy z tym majnetem. Czekała w kolejce na rozbicie. Anulowałem to po 13 chyba razy. Wciskałem, wciskałem, wciskałem. Aż w końcu anulowała się ta para i pojawiła się do swapowania. Wymieniłem znowu tą, mogłem wymienić ADE, znaczy NIM na ADE Udało mi się to wszystko zrobić. Eee, o dziwo, jego tam nie było, bo za chwilę wam podam inny przykład mojego znajomego, który mi to zgosił. Jego nie było wtedy tam. On sobie po prostu wypłacił 8 ADA i po prostu odpuścił sobie, bo zobaczył, że portfel jest pusty. Ja, e, momentalnie po wymianie e, i otrzymaniu ADA, wszystko wysłałem na giełdę Binance. I ja wiem, ktoś powie, że kurwa, no to nie wiedziałem. No, to nie wiedziałem, że to, nie wiedziałem, że tamto. No to ludzie, przychodzi pew, w, w życiu pewna chwila, że człowiek naprawdę traci głowę, nie wiem, traci pewne skojarzenia. Ja nie wiem, jak to można nazwać. Nie, nie tacy ludzie stracili takie pieniądze, powiedziałem. I wszyscy ci ludzie, którzy mówią i prowadzą swoje kanały, pierdolą nieraz takie bzdety, że po prostu no, mnie się sraćce. Nie oglądam później już tych kanałów, bo po prostu. Ich mądrości, ich przekazy są tylko ukierunkowane na to, jak zarabiać w świecie kryptowalut i ile to oni nie pozarabiali, i ile oni to nie mają tylko nikt nigdy nie pokazuje tak naprawdę, gdzie to mają, jak to przesyłają, gdzie trzymają są tylko i wyłącznie poradniki. Jak obsługiwać giełdę Binance? Jak podłączyć Ledgera? Jak podłączyć Sredera Jak podłączyć to? Czy podłączyć tamto a nikt nie mówi nigdy tak naprawdę, że został zrobiony w H albo stracił gdzieś swoje pieniądze? Jedynie Maciej powiedział, że stracił swoje pieniądze poprzez złe inwestycje w 2017 roku. No kurwa, Ameryki nie odkrył, bo każdy stracił, bo ja też straciłem wtedy, kiedy nakupił na górce, a, a, a później wszystko je było w dół. Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym przypadku, bo to nie jest jedyny przypadek. Mnie udało się to e, odkręcić. Udało mi się to e, gdzieś przerobić, kogoś, wygrać tą walkę. Ale człowiek, który napisał do mnie ostatnio na Discordzie, wypłacił pieniądze, przelał na portfel Luna. Trzymał te pieniądze na portfelu. Chciał również zarządzać e, swoimi tokenami Luna. I moi drodzy, też dostał jakiegoś e, linka nie wiem z czym związanego, bo teraz nie drążyłem tematu, bo mam mnóstwo takich ludzi nie będę drążył 500 tysięcy tematów ludzi każdego z osobna, ale powiedziałem mu słuchaj stary, e, trzeba by było to rozwiązać, e, trzeba by to gdzieś zgłosić i poszedł, zgłosił to na policję policja rzeczywiście zweryfikowała gościa, e, zgłosili go do Binance i jest człowiek e, po prostu gdzieś namierzany, trzymam kciuki żeby on odzyskał swoje pieniądze, ale powiedziałem wam to nie jeden człowiek, który stracił swoje pieniądze i niezwykły ciul mały, który e, gdzieś miał parę groszy. Są ludzie, którzy tracą pieniądze w olbrzymich, olbrzymich kwotach i mają, kurwa, ledżery nano. Najróżniejsze, naj, najcudowniejsze zabezpieczenie świata. E, I jakoś te pieniądze im znikają. Przecież pamiętacie głośną sprawę, kiedy znikły pieniądze z giełdy e, BitBay. E, facet chciałby płacić swoje pieniądze i ich nie było. I takich rzeczy jest olbrzymia ilość Tylko nikt o tym nie mówi Ja dzisiaj postanowiłem nagrać i powiedzieć wam Dwie proste rzeczy Moi drodzy Bo jeszcze rzecz następująca Zanim będzie ta konkluzja Niektórzy ludzie napalają się Ostatnio widziałem też filmik Ludzie, którzy żyją za drobów Którzy przeklikują swoje adresy Którzy udostępniają swoje portfele Którzy, nie wiem, wchodzą na jakieś Popierdolone strony i tak Chciałbym Wam powiedzieć tak. Wszedłem tutaj, aresztowała grupę, która ukradła 100 milionów dolarów kryptowalut. Pisze ktoś do mnie. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma, może otwierać 10 portfeli, oczywiście zabezpieczać, że jeden jest do tego, trzeci jest do tamtego, czwarty do tamtego, piąty do tamtego. Chciałbym Wam powiedzieć tak, jeżeli inwestujecie w świecie kryptowalut, to. Naprawdę róbmy to, zabezpieczając swoje portfele. najwszystkimi wszystkimi drogami możliwości. E, Autentykatorem, e, kodem e-mail, kodem SMS, odciskiem palca. Nie wiem co jeszcze, czym jeszcze i jak jeszcze, ale róbmy to dlatego, że jest to ogromnie, ogromnie, ogromnie ważna sprawa. E, bądźmy czujni na e, tej płaszczyźnie otwierania czegokolwiek. Albo pisania z kimkolwiek. Ja wiem, że piszę, że support pisze na przykład na krypto.com, na czy pisze na Binance, że nigdy on pierwszy się do ciebie nie odezwie. Okej. Okay. Ale to wszystko ewoluuje. To jest na Binance, to jest na Cryptocom, a to był projekt nie na żadnej giełdzie, moi drodzy, tylko to był projekt zbudowany na blockchainie. I nikt nie wiedział, i nikt nie wie. W jaki sposób działać będą inni oszuści, którzy będą się podszywać pod różnego rodzaju e, saporty, pod innego rodzaju różne rzeczy. Naprawdę, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć i nikt o tym nie będzie mówił, bo wiecie dlaczego? Bo to jest po prostu dla niektórych wstyd. Ja wiem, trzeba się wstydzić swojej głupoty, swojego debilizmu, swojego po prostu braku e, wyobraźni, ale, żeby ustrzeć innych ludzi. Żeby powiedzieć im, że to się tak odbywa, no niestety trzeba o tym powiedzieć głośno. Ja bym stracił 200, a podejrzewam, że straciło tam wiele, wiele osób o wiele, wiele, wiele więcej pieniędzy. Bo takich ludzi tam działało kilkadziesiąt albo nawet kilkuset. Niestety oni nie śpią, moi drodzy. Dla nich nie jest metodą wynajdowanie perełek. I rzeczy, na których można zrobić. Dla nich jest metodą wynajdywanie problemów w świecie kryptowalut i robienie ludzi w ha. Oszukiwanie ich i, 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 robienie, i bycie synem I to jest temat, który trzeba głośno mówić. To jest temat, który trzeba poruszać w świecie kryptowalut, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że dzisiejszy filmik będzie wszędzie udostępniany. Że. To dzisiejsze e, pokazanie, omówienie tych rzeczy e, w końcu przyczyni się do tego, że ten kanał będzie udostępniany, żeby ludzie po prostu e, byli informowani, że mogą być ukradani. Ja wiem, że tutaj możemy otworzyć w Google i zobaczyć, że ktoś na wnuczka e, ograd kryptowalut albo ktoś e, został przesłany link. I przejęty panel kontrolny na komputerze, i tak dalej, i tak dalej. Tych różnych rzeczy będziemy mieli pewnie dosyć sporo. Największy kradzież kryptowalut w historii, masaskujący finał, znów żelują na kryptowalutach, cztery metody kradzieży kryptowalut, zagrożenie w portfelu kryptowalut. I pewnie tych rzeczy w angielskojęzycznych mediach jest olbrzymia ilość, jest olbrzymia po prostu. Narracja tego, tylko że u nas się o tym nie mówi niestety. Zresztą mało się mówi w ogóle na jakimkolwiek kanale o tym, że e, ludzi się ukrada e, i ludzie tracą swoje pieniądze. Konkluzja tego wszystkiego, moi drodzy. Naprawdę, starajmy się e, bądź e, być w świecie zamkniętym i nie ufać nikomu, jeżeli mamy portfel kryptowalutowy, to broń Boże gdziekolwiek go udostępniać gdziekolwiek, nie wiem, zbierać na niego coś, gdziekolwiek z czymkolwiek się łączyć gdzie nie jest to sprawdzone poprzez naprawdę zweryfikowane strony zresztą ja kiedyś zostałem okradziony kiedy chciałem wejść w Fara grę, też podszył się ktoś pod stronę, ale było to w Google, jako pierwszy był linkowany link podszywający się pod stronę gry i nawet Faraland nic z tym nie zrobił nawet nie ukłonił się w tamtą stronę. Miał to w dupie, że ludzie zosta zostali okradzeni. I większość projektów, moi drodzy, ma to w dupie. Nikt nikomu, nikomu nie odda tych pieniędzy. Chociaż sami są robieni na prawo i na lewo. I przykładem jest akcja Infinity, które zostały wyprowadzone grube miliony. Grube. I najróżniejsze inne farmy. I tam się nie mówi, że to są frajerzy, że to są debile na, pol na polskim YouTubie, albo nie będzie takich komentarzy bo co, bo gdzieś ktoś znalazł w jakimś kodzie jakąś lukę, czy czymś innym znalazł tutaj też ktoś cały czas kombinuje jak to zrobić, żeby po prostu wyłudzić nasze pieniądze ja moje pieniądze odzyskałem nie dałem się do końca zrobić w Karola bo w odpowiednim momencie zareagowałem ale gdybym miał te pieniądze wymienione na Ada to by było ciao by now", nie miałbym ponad 220 dolarów tak to wygląda i naprawdę e, ludzie, zdajcie sobie sprawę, że świat kryptowalut to nie tylko Lamborghini e, i tradowanie i czytanie Załewskiego, który zapierdala codziennie po sto ileś Ethereum, czy ileś Bitcoinów. Chciałbym wam uzmysłowić, że ten człowiek ma olbrzymie pieniądze i inwestuje olbrzymie pieniądze. I to, co pisze, to pisze to, robiąc to wokół siebie show, tylko i wyłącznie. Nie pisze tego, e, nie wiem, jest próżny dla mnie jest dla mnie e, po prostu chamem, e, któremu wystawię słowa z butów. Tak to można nazwać. Bo innych opluwa, a sam nie robi lepszej roboty, pokazując i napędzając ludzi i wpierdalając ich po prostu e, w... no w co? No w straty tylko i wyłącznie. <laughs> Bo dla niego stracić milion złotych nie jest żadnym e, cudem, a dla kogoś stracić 150 zł to jest naprawdę odczuwalne. I chciałbym, żebyście też zrozumieli takie przekazy internetowe. To już nie mówiąc tylko o kradzieży teraz, bo kradzież to równa, ma równe imię, różne imię. Naprawdę. są podrabiane ledżery, trezory, są podrabiane najróżniejsze, najtrudniejsze rzeczy. Nie ma w dzisiejszych czasach 100% zabezpieczeń, jeżeli nie będziemy mieli swoich SID-ów zapisanych na kartce i nigdy w życiu ich nigdzie nie wkleimy. Oprócz u siebie w portfelu, kiedy będziemy robili backup, albo kiedy będziemy go przenosili do, na inne urządzenie, to jest jedyna droga. Jedyna, jedna, jedyna droga. Wykluczenie osób trzecich w ogóle ze wszystkiego. Ze wszystkiego. Eee, ten portfel musi być po prostu. Eee, no, można powiedzieć, zamknięty gdzieś w tym świecie i nigdy, nigdy nie być narażony na żadne, można powiedzieć, połączenia, uwierzytelnienia, łączenia czy, czy tak dalej. I naprawdę to się łatwo mówi, ale czasami, jeżeli ma się problem, a większość tych wszystkich projektów, które w dzisiejszych czasach na blockchainie powstają, są zrobione na kolanie, o czym ja mówię, tłumaczę i przekazuję. że to są gówno-shity i te wszystkie NFT, które się pojawiają, których jest masa i, i te wszystkie inne gry, Boże, nie wiem co jeszcze, jak to nawet nazwać, to jest wielkim, jebanym shitem, który jest tylko i wyłącznie pompowany i promowany. I Powiem Wam, że jeżeli posłuchacie na przykład na różnych kanałach wywiady z polskimi, bo najprościej mi powiedzieć tutaj na polskich przykładach, bo ja nie zajmuję się, nie oglądam angielskojęzycznych kanałów i tam nie ma wywiadów, powiem Wam, nie ma takiej mody, żeby zapraszać jakichś jakieś ludzi z jakichś projektów. Są AMA oczywiście, są to na żywo robione jakieś z twórcami różnych projektów, ale nie ma takiego hype'owania przed... Tym wszystkim, co ma się wydarzyć, hypuje się projekt. I jak się słucha tych ludzi, którzy to tworzą, to oni po prostu kurwa nie wiedzą, co po prostu robią niekiedy. Robią coś do pewnego etapu, a później jest stop, koniec. Nie wiadomo, w którą stronę iść, nie ma podpisanych jasnych współprac, nie ma jasnego kierunku, co ma być robione. Jest po prostu, jak się kogoś znajdzie albo jak ktoś podpisze z nami, to może się to zrobić. Tak to wygląda tak samo. I e, później są problemy na takich właśnie, na takich właśnie e, projektach, na takich różnych gównach. I człowiek chce, wpłacić tam pieniądze, wierząc w to wszystko, nagle to się pierdoli, i szuka al drogi alternatywnej, żeby odzyskać swoje pieniądze. I trafia jeszcze na, na większego skurwysyna, syna, który to kradnie e, i wprowadza go w błąd. I to jest właśnie w świecie kryptowalut też bardzo, bardzo, bardzo złe. Niejasno działające i funkcjonujące projekty kryptowalutowe, nie do końca zamknięte, nie do końca sprecyzowane, e, nie do końca dokończone to wszystko, po prostu wrzucone, bo jest na to hype, bo trzeba to teraz kupować, bo trzeba to teraz robić. I wczoraj zrobiłem też odcinek na, na temat tych butów, e, które się kupuje. E, Pomijam już to, że ta energia to jest wielkie nieporozumienie, że czeka się 24 godziny na dwie energie, i się 6 minut i się ją zużywa. Mało tego, że wprowadzają teraz laczki, jakieś e, szpilki, tak naprawdę token rośnie e, GMT. Nie wiem z jakiego powodu, z jakiej użyteczności. Nie mam pojęcia. Nie jest nigdzie używany. Za wszystko płacimy SOL. Dostajemy tokeny GST, nie GMT. E, kto pompuje ten projekt? Nie mam pojęcia. Po co ludzie kupują GMT? Nie wiem, może wiedzą, że będzie wykorzystywany do czegoś? Na razie nigdzie tego nie przeczytałem. Znowu rodzi się, e, tak jak z Akcji Infinity, napędzanie czegoś e, cały czas do przodu. A później, za chwilę, będziemy mieli zjazd w dół i wszystko okaże się gównem, moi drodzy. I oby tak nie było. Oby rzeczywiście było tym razem inaczej. Bo Angs Infinity po e, tym gównianym e, okresie, kiedy naprawdę zebrał ogromną ilość graczy. Graczy, którzy po prostu e, wyjęli pieniądze, które, na które my, my mieli możliwość wynajmować. Jeżeli tektokomika te, e, ekonomika gry pozwalała po prostu wyjmować więcej sprzedawać e, niż się robiło. Produkowało się olbrzymą ilość e, SLP i ją się sprzedawało, gdzie pogrążała to cena i spadała to wszystko w dół, no to ludzie to robili. Obudzili się później z ręką w nocniku i teraz przebudowali e, swój e, tą, całą szatę graficzną i cały ten świat e, akcji Infinity. To nagle ktoś ukradł im pieniądze teraz, moi drodzy. No, to, czy to nie jest śmieszne? Czy to nie jest, czy to nie jest popierdolone? No można tak powiedzieć. No, no jest. Jeżeli tak to ma wszystko funkcjonować w przyszłości, to naprawdę idziemy w złym kierunku. I boję się, że stepen również zaczyna iść w złym kierunku. Zresztą większość projektów idzie tylko i wyłącznie po pieniądze. Ja wiem, że fajna idea, że idea chodzenia, że idea biegania i tak dalej. Tylko jeżeli to ma być ideą, to po co jest pompowanie tego wszystkiego, doprowadzanie nowych, jakichś ilościowych, Butów, sandałków i, i szpilek. Co ma to wspólnego w ogóle z propagowaniem sportu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale nie, dzisiaj, dzisiaj nie odcinek o tym, ale mówię, że te projekty po prostu same wprowadzają pewne rzeczy, które później nie funkcjonują, nie działają, i to naraża ludzi, którzy tam są, właśnie na takich skurwysynów, którzy chcą ich oszukać. Wiem dzisiaj ostro nabluźniłem się, napowiedziałem, ale ten przekaz musi być ostry. Ten przekaz musi być wyraźny. Ten przekaz ma powiedzieć wam. Bądźcie czujni na 1000%. Naprawdę, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, odpuśćcie temat. Nie wchodźcie tam. Nie pchajcie się tam. Po prostu odpuśćcie temat. I tym. Tutaj tą konkluzją zakończę dzisiejszy odcinek. Reasumując, naprawdę złodzieje będą wymyślać co to nowe rzeczy. Będą wam, to nie było komuś udostępnianie słów kluczowych, to było po prostu udostępnianie kodu uwierzytelniającego do portfela, z którym miały się połączyć, bo nie działał nim dwa w sieci, dopiero trzeba było go połączyć z portfelem Cardano. Ale transakcje i przesył, i zrobienie SLP LP działało normalnie. Nie trzeba było być połączony z siecią, z portfelem żadnym, cardano. I to było dziwne, moi drodzy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą oglądanie. Mam nadzieję, że będzie wiele komentarzy. Komentarzy, ale merytorycznych, konkretnych. Łapek w górę i udostępnianie tego filmiku, żeby ostrzec ludzi. Przed tym, co się dzieje w świecie kryptowalut, że też jest ta ciemna strona. Ta cie strona ciemna, która no niestety pozbawia nas e, niekiedy wszystkich środków, ciężko zarobionych pieniędzy, uciułanych w jedną chwilę na rzecz jakiegoś złodzieja. Trzymajcie się ciepło. Cześć.